musisz udać. I co ty stoisz jak słup? No rób coś, słyszysz? Rób! To zbrodnia, zamach stanu do 100 000 szatanów. Ja zaraz, ja na jednej nodze. Polecę do Betlejem zobaczyć, co tam się dzieje. Nikt ci tronu nie odbierze. Dobrze mówisz, Lucyperze. Ja nikogo się nie boję. Co jest moje, będzie moje. Tron, korona i marmury, złote szaty, złote góry, złote wanny i sedesy, złote zamki, złote klucze, złote klamki, złote góry, złota bajka. Góry? Ale na co góry? Ko, 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 jak to na co? Żeby znosiły złote jajka. Złote jajka i brylanty. A na stole kawiory, pomidory, telewizory, frykasy, ananasy, szampany, banany i z własnej hodowli bażanty. Bażanty, brylanty, ale kanty. A podpiszesz się pod tym wszystkim? Jasne, że tak, z największą chęcią i w dodatku z pieczęcią. O, co spodziewam. No, a teraz ze mną pomóż! Za swe grzechy, za swe spytki, chodź do piekła, boś ty brzydki! Macha kosą tak jak wściekła? To pomyłka, ja do piekła? A kto podpisał taki dekret, że się będzie smażył w piekle? Dowód mamy na papierze. Ja, król Herod, stwierdzić muszę, że sprzedałem diabłu duszę. Nie chcę siedzieć już na tronie, chcę do piekła iść i koniec. No to jazda z tego stołka, siup do piekieł, do kociołka. Zatańczymy koło króla, niech ostatni raz pohula. Siup i już po koronie, siup i zaraz będzie koniec. Za te grzechy, za te zbytki.